Zygmunt III Waza, wojny ze Szwecją. Widzimy tutaj herb Zygmunta III Wazy. Zygmunt III Waza był królem Polski, królem Szwecji, ale zanim dowiesz się, jak wyglądały jego rządy, przypomnijmy sobie poprzednich królów elekcyjnych. Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów, pierwszym królem elekcyjnym został Francuz Henryk Walezy. Po jego ucieczce do Francji przez chwilę sprawowała władzę Anna Jagiellonka, siostra ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, a jej mężem i kolejnym królem Polski elekcyjnym wybrano Stefana Batorego z Siedmiogrodu. No właśnie, i po śmierci Batorego tron w Polsce miał przejąć Zygmunt III Waza. Zygmunt III Waza, dlaczego akurat on? Zobaczmy, jakie miał powiązania z dynastią Jagiellonów. Jak widzimy, Zygmunt II August, ostatni Jagiellon, miał rodzeństwo. O Annie Jagiellonce już się uczyłeś, ale miał jeszcze jedną siostrę, Katarzynę, która została żoną króla szwedzkiego Jana II Wazy. Z tego związku narodził się Zygmunt III Waza, a więc szlachta, szukając kandydata na kolejnego króla po śmierci Stefana Batorego, brała pod uwagę Zygmunta III Wazę, ponieważ w jego żyłach płynęła po części krew Jagiellonów. Zygmunt III Waza urodził się w niewoli, dlatego że rządzący Szwecją wówczas król Erik XIV, który był szalony, uważał, że ojciec Zygmunta III Wazy mu zagraża w jakiś sposób, że może przejąć władzę, dlatego uwięził rodziców Zygmunta III Wazy, no i on na świat przyszedł właśnie w więzieniu. Obok widzimy herb naszego kraju, jaki obowiązywał podczas rządów Zygmunta III Wazy. Widzimy tutaj herb Polski, herb Litwy i trzy korony to herb Szwecji. Niełatwo było przejąć władzę w naszym kraju, bo w 1587 roku tylko część szlachty chciała Zygmunta III Wazę za króla Polski. Druga część uważała, że lepszym królem byłby pochodzący z Austrii Maksymilian Habsburg. W związku z tym doszło do walk pomiędzy zwolennikami jednego i drugiego kandydata. Zygmunta III Wazę poparł Jan Zamoyski, kanclerz, i stoczył on ze zwolennikami Maksymiliana Habsburga bitwę pod Byczyną w roku 1588. Dzięki temu, że zwolennicy Wazy tę bitwę wygrali, Zygmunt III Waza został naszym królem. Przypominamy sobie jeszcze, że Zygmunt III Waza wprowadził w Polsce Unię Brzeską. O tym już mówiliśmy wcześniej. Unia Brzeska w 1596 roku zawarta z częścią wyznawców religii prawosławnej. Wskutek tej unii część prawosławnych uznała zwierzchność kościoła katolickiego i w ten sposób powstało wyznanie grekokatolickie lub unickie. Dlaczego doszło do tej unii? Dlatego, że Zygmunt III Waza był wychowywany przez jezuitów, był żarliwym katolikiem i rządząc w Polsce jako król miał duże oparcie właśnie w duchowieństwie. Jego spowiednikiem był również jezuita Piotr Skarga. W 1592 roku zmarł król Szwecji i kolejnym władcą Szwecji miał zostać wybrany Zygmunt III Waza. Miała wtedy powstać unia personalna łącząca Szwecję i Polskę. Jednakże, ponieważ Zygmunt III Waza był katolikiem, a Szwecja przyjęła na początku XVI wieku luteranizm, Parlament szwedzki nie chciał się zgodzić na to, aby Zygmunt III Waza został królem Szwecji. W wyniku tego doszło do konfliktów pomiędzy parlamentem szwedzkim a naszym królem, a w końcu doszło do wybuchu wojny, kiedy to parlament szwedzki w 1599 roku zdetronizował Zygmunta III Wazę, czyli pozbawił go tronu Szwecji. Zygmunt III Waza postanowił odebrać tą władzę w Szwecji siłą i również chciał uzyskać dla Rzeczpospolitej Estonię, która z kolei
była uznawana w Szwecji za ziemię należącą do Szwedów. Czyli doszło na początku XVII wieku do wybuchu wojny pomiędzy Polską a Szwecją. Przyczyną była chęć pozyskania Estonii przez oba kraje oraz chęć objęcia władzy w Szwecji przez Zygmunta III Wazę. Estonia, jak widzimy, jest częścią Inland, czyli ziem położonych w tej części wybrzeża Morza Bałtyckiego. Podczas tej wojny doszło do bardzo ważnej bitwy pod Kirchholmem w 1605 roku. W tej bitwie starły się wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza i wojska szwedzkie dowodzone przez Karola IX. Szwedzi zajęli pozycję na wzgórzu. To nie odpowiadało naszemu hetmanowi, dlatego postanowił użyć fortelu. Wysłał część wojska przeciwko Szwedom, a następnie kazał naszym żołnierzom upozorować odwrót. Szwedzi myśleli, że Polacy przestraszyli się nich i kiedy zobaczyli, że nasi żołnierze uciekają, to ruszyli w pogoń za nimi. I o to chodziło naszemu hetmanowi. Dzięki temu Szwedzi opuścili swoje przygotowane wcześniej pozycje obronne i stali się łatwym celem dla naszego wojska, a konkretnie dla formacji nazywanej husarią. To ona zadała to ostateczne uderzenie, ten ostateczny cios. W ciągu 20 minut husaria rozstrzygnęła losy bitwy na naszą korzyść. Szwedzi tak jakby przeczuwali, co się może wydarzyć, dlatego że szwedzkie wojsko nie chciało brać udziału w tej bitwie, dlatego że szwedzkie wojsko miało zapisaną klauzulę, która mówiła, że nie walczą przeciwko Polakom, przeciwko husarii w otwartym terenie, znając niszczycielską siłę tej formacji. Jednak potrojenie ich żołdu przekonało ich mimo wszystko do udziału w tej bitwie. Gorzko tego pożałowali. Czterokrotnie większe siły szwedzkie zostały pokonane przez naszą armię, przede wszystkim przez husarię. Niestety my nie wykorzystaliśmy tego zwycięstwa do końca, bo zabrakło pieniędzy na kontynuację wojny. Jakie straty w tej bitwie? Polacy stracili około 100 ludzi, a Szwedzi różnie podają źródła, od 6 do 9 tysięcy poległych. Przyjrzyjmy się, jak był uzbrojony husarz. Husarz na plecach, według niektórych historyków, miał przytroczone skrzydła z takimi piórami. Inni historycy uważają, że to jest tylko element ozdobny używany podczas parad, defilad, ale nie podczas walki. Zdania są podzielone. W każdym razie jest to symbol husarii. Z przodu miał taką ostrą kopię, która służyła do ataku, a chorągiewka, która na niej powiewała, miała płoszyć konie przeciwnika. Podobnie jak skóra dzikich zwierząt cętkowana, również miała w ruchu płoszyć konie przeciwnika. Husarz był dosyć silnie opancerzony, nosił ciężką zbroję, która go chroniła przed ciosami. Był uzbrojony również w szablę, której używał w bliskim starciu. W bliskim starciu mógł też używać pistoletów, tylko w bliskim, dlatego że te pistolety były bardzo niecelne, nie miały przyrządów celowniczych. Miał jeszcze koncerz. Jeśli się kopia złamała przy pierwszym uderzeniu, przy pierwszym starciu, mógł wydobyć jeszcze długi koncerz, którym również mógł zadawać pchnięcia. Ta flaga tutaj, ta chorągiewka, łopocząc w ruchu i te cętki przy szybko pędzącym husarzu, to wszystko miało powodować efekt właśnie takiego mieszania barw i to miało płoszyć konie przeciwnika. Jak atakowała husaria? Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Więc początkowo husarze ruszali do ataku kłusem, czyli niezbyt szybkim biegiem. Naprzeciwko nich oczywiście broniono się ustawiając piki, na które się miały nadziać nasze konie i nasi husarze. Takie szaszłyki miały powstać. Próbowano strzelać oczywiście też do husarii. Husaria się rozpędzała, pochylając kopię już tuż przed bliskim kontaktem z wrogiem, a następnie dochodziło do ataku, czyli husaria wpadała z impetem i roznosiła formację wrogów. Nie wszyscy jednak w naszym kraju doceniali rządy Zygmunta III Wazy. Część szlachty uważała, że nie jest dobrym władcą. Po pierwsze, dlatego, że chciał wprowadzić w Polsce dziedziczność tronu. Szlachta obawiała się zmiany ustroju. Uważała, że to narusza
demokrację szlachecką. Szlachta posądzała również króla o to, że próbuje wzmocnić swoją władzę za bardzo, czyli że dąży do absolutyzmu. Miano mu także za złe sojusz z Habsburgami, który chciał zawrzeć. Miano mu za złe to, że uwikłał Polskę w wojnę ze Szwecją oraz w kolejne wojny z Rosją i z Turcją, że nosi zagraniczne stroje, że interesuje się alchemią i że, co ciekawe, gra w dziwną grę, której w Polsce wtedy nie znano, grał w piłkę nożną. To wszystko sprawiło, że część szlachty pod wodzą Zebrzydowskiego zorganizowała rokosz i domagała się jego odsunięcia od władzy, czyli odsunięcia od władzy króla. Ten rokosz w 1606 roku się zawiązał. Ten bunt szlachty został rozbity przez wojska królewskie w rok później w bitwie pod Guzowem. Wojna ze Szwecją po krótkiej przerwie toczyła się dalej. Wybuchła na nowo na początku lat 20. XVII wieku i jednym z epizodów tej wojny była bitwa morska, która rozegrała się pod Oliwą, czyli u wybrzeży Gdańska. 28 listopada 1627 roku polska eskadra wyruszyła do walki w szyku zwanym Rojem, tworząc dwie grupy po 5 jednostek. Płynące blisko siebie okręty przeprowadziły gwałtowny atak. Bitwa już na samym początku przybrała charakter pojedynków toczonych między poszczególnymi jednostkami. Polski galeon Święty Jerzy uderzył na szwedzki okręt admiralski Tiger, co zakończyło się abordażem, uwieńczonym polskim sukcesem. Inny okręt należący do Rzeczpospolitej, Wodnik, natarł na Solena, którego załoga, nie mogąc już dłużej odpierać ataku, wysadziła okręt w powietrze. Bardzo aktywny udział w walce wzięły także inne jednostki polskie, Panna Wodna i Biegnący Jeleń. Po wielu godzinach walk ocalałe okręty szwedzkie wycofały się na pełne morze, a blokada Gdańska została przerwana. Czyli mamy wygraną bitwę morską pod Oliwą, która zakończyła blokadę Gdańska, którą Szwedzi wcześniej zorganizowali. Jak się zakończyła wojna ze Szwecją? W 1629 roku zawarliśmy ze Szwedami bardzo niekorzystny dla nas rozejm w Starym Targu. W wyniku tego rozejmu Polska traciła Inflanty oraz większość portów nad Morzem Bałtyckim. Mało tego, jeszcze mieliśmy płacić kontrybucję Szwedom, czyli płacić taką opłatę, którą uznawano za hańbiącą w naszym kraju. Ten rozejm zawarto na 6 lat. Po upłynięciu tego okresu zawarliśmy kolejne porozumienie ze Szwedami w Sztumskiej Wsi, które w zasadzie miało bardzo podobne ustalenia. Różnica była tylko taka, że już nie musieliśmy płacić tej kontrybucji Szwedom. Natomiast Szwedzi zajmowali Inflanty, czyli po pierwszym etapie wojen ze Szwecją, bo będą jeszcze kolejne, wychodzimy tutaj na minus, dlatego że tracimy Inflanty, ziemię leżące nad Bałtykiem, a konflikt o Inflanty, który tak naprawdę rozgrywa się na arenie europejskiej przez kilkaset lat, od XVI wieku aż do XVIII, nazywany jest w historii konfliktem o Dominium Maris Baltici, czyli o władzę na Morzu Bałtyckim. Patrząc na tą mapę, jeszcze możemy tutaj zobaczyć miejsca stoczonych podczas tej wojny bitew. Tu mamy Kirchholm. Mamy tutaj bitwę morską pod Oliwą i mamy jeszcze bitwę pod Trzcianą i mamy też miejsca zawartych traktatów w Starym Targu i w Sztumskiej Wsi.